dobry. Szanowni Państwo, już po raz 21 spotykamy się na gali wręczenia nagród prezydenta Bolesławca za promocję miasta. Przez te wszystkie lata mieliśmy okazję gościć wielu wybitnych sportowców, ludzi kultury i nauki, działaczy społecznych. W tym roku dołączą do nich kolejne grona osób i organizacji, które swoją postawą promują nasze miasto nie tylko w kraju, ale również za granicą. W imieniu gospodarza, prezydenta miasta Bolesławca, pana Piotra Romana, witam szanownych gości. Witam pana marszałka województwa dolnośląskiego, pana Cezarego Przybylskiego. Starostę bolesławieckiego, pana Karola Stasika. Wiceprzewodniczących Rady Miasta Bolesławiec, pana Eugeniusza Kowalskiego i panią Renatę Fredyk wraz z radnymi. Przewodniczącego Rady Gminy Warta Bolesławiecka, pana Adama Maksymczyka. Wicestarostę lubańskiego, pana Wojciecha Zębika. Przepraszam. Wiceprezydenta, pana Kornela Filipowicza. Pana sekretarza Jerzego Zielińskiego. Serdecznie witam naczelników wydziałów, prezesów, dyrektorów firm i instytucji. Witam służby mundurowe, duchowieństwo. Witam mis i mistera Bolesławieckiego Święta Ceramiki. A szczególnie, drodzy Państwo, witam wszystkich nominowanych i za chwilę nagrodzonych. Witam Państwa. Zapraszam pana prezydenta Piotra Romana na scenę. Szanowny panie marszałku, panie starosto, szanowni państwo, to już po raz 21 wręczamy, to jest dobra liczba, szczęśliwa liczba, wręczamy kolejne nagrody, kolejne wyróżnienia dla osób, które zasłużyły się bądź w ostatnim roku, 2016, bądź też są to nagrody za całokształt działalności, często wieloletni, który promował nasze miasto w Polsce, w Europie, na świecie, w różnych miejscach. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie to jest wielki zaszczyt, wielki honor i wielka przyjemność, źródło wielkiej satysfakcji, to, że mamy tak wspaniałych mieszkańców, którzy, dzięki którym ten Bolesławiec, to nasze miasto jest znane, jest cenione, szanowane i widoczne w bardzo wielu miejscach, widoczne w sposób niezwykle pozytywny. Jeśli chodzi o zasady tej gry, która dzisiaj zostanie zakończona zwycięstwem nas wszystkich, corocznie składane są wnioski. Wnioski dotyczące osób, organizacji, instytucji, stowarzyszeń. Te wnioski następnie zostają poddane analizie formalnej, a następnie merytoryczną ocenę przeprowadza Komisja Rady Miasta, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, której w tym czasie ostatnim szefuje pan radny Łukasz Jaźwiec. Bardzo serdecznie dziękuję komisji, bo komisja w tym roku rzeczywiście przeanalizowała i wytypowała spośród 41 zgłoszeń 21 osób, instytucji, podmiotów, które tu na tej scenie zostaną nagrodzone dyplomami, nagrodzone figurkami i nagrodzone też pieniężnie. Nagrody indywidualne to najczęściej jest 1000 zł, a jeśli chodzi o nagrody zespołowe, to jest 2000 zł. I tak sobie dzisiaj policzyłem, że skoro do dzisiaj przyznaliśmy 431 nagród, a średnia nagroda wynosiła, no myślę, że ponad 1000 zł, to rozdaliśmy już około 500 000 zł.
To jest też dobra liczba, nawet lepsza niż 21. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, ta impreza ma charakter spójny, jest zaprojektowana. Dzisiaj w dużej mierze jest współorganizowana przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury, ale też przez Gimnazjum Samorządowe nr 2. To też jest taki, można powiedzieć, dowód na to, że nie wszystkie gimnazja były takie złe, a to jest ostatni rok, w którym gimnazjum jest gimnazjum 3-letnim, więc można powiedzieć, że troszeczkę w tej formule się żegnamy. Ale to nie o to chodzi, żeby się żegnać, tylko żeby też pokazać coś, co w naszym mieście jest dobre, znakomicie się rozwija i myślę, że rozwijać będzie w tej nowej rzeczywistości oświatowej. Wszystkim nominatom i laureatom składam już z góry serdeczne gratulacje. Ja już wiem, kto wygrał, Państwo się za chwilę dowiecie i mam nadzieję, że podzielicie to zdanie komisji, bo ja nie zmieniałem werdyktu komisji. Jedyne, co zrobiłem, to tak jak co roku w gronie współpracowników wytypowaliśmy osoby do nagród honorowych. Nagrody honorowe nie mają wymiaru pieniężnego, ale mają niezwykle ważny wymiar spektakularny, można powiedzieć taki, który najczęściej dotyczy osób, instytucji, tych takich, które przez wiele lat promowały. Zresztą za chwilę się przekonacie Państwo o tym, kto dostał nagrody honorowe, a później w tych poszczególnych dziedzinach, kto jest laureatem nagród za promocję za rok 2016. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, nagrody prezydenta miasta Bolesławiec za promocję są wręczane w następujących kategoriach: nauka, kultura, działalność społeczna, sport oraz nagrody honorowe. Rozpoczynamy właśnie od nagród honorowych. Kategoria nagrody honorowe. Krystyna Gajkuczenreiter. Uznana artystka zajmująca się ceramiką unikatową i rzeźbą ceramiczną, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła w plenerach artystycznych, a jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w Polsce i poza granicami kraju. W latach 1990-2005 pełniła funkcję komisarza artystycznego ogólnopolskich plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich w Bolesławcu, które z jej inicjatywy zostały przekształcone w 1996 roku w międzynarodowe plenery ceramiczno-rzeźbiarskie, w których uczestniczyli artyści z 29 krajów z całego świata. Dzięki zmianie formuły plenerów zintensyfikowano też działalność wystawienniczą, organizując ponad 50 wystaw poplenerowych w kraju i za granicą. Podczas obchodów 40-lecia i 50-lecia pełniła również funkcję kuratora i głównego koordynatora tych przedsięwzięć. W 2016 roku Rada Miasta nadała jej tytuł honorowego obywatela miasta Bolesławiec, a minister kultury i dziedzictwa narodowego odznaczył ją brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zapraszam na scenę panią Krystynę Gajkuczenreiter. Może pozwolę sobie zaprosić do wręczenia tej nagrody pana marszałka województwa dolnośląskiego. Bo tu wymiar jest niezwykły.
bardzo dziękuję za ten zaszczyt. W ogóle jestem w ogóle obsypywana zaszczytami ostatnio. Nie wiem, jak się znaleźć w tej sytuacji, ale liczę, że to państwo jakoś mieliście tutaj jakoś przyczynek do tego, że dzisiaj stanęłam na tej scenie, bo wydaje mi się, że wiele osób na pewno w Bolesławcu również jest wielce zasłużonych. Na razie dziękuję, bo jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Kategoria Nagrody Honorowe. Bolesławiecki Klub Amazonek. Obchodzący w 2016 roku jubileusz 20-lecia Bolesławiecki Klub Amazonek obejmuje swoją działalnością wszystkie osoby cierpiące na choroby onkologiczne z terenu miasta i powiatu, bez względu na płeć i rodzaj schorzenia. Kierowany przez panią Władysławę Kotlarek, klub prowadzi rehabilitację fizyczną i psychologiczną, a także organizuje w szkołach akcję wczesnego wykrywania raka piersi. Co roku we wrześniu organizuje Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem. Prowadzi również spotkania integracyjno-towarzyskie oraz olimpiady sportowe. Wspólnie obchodzona jest Wigilia i Andrzejki. Organizowane są także turnusy rehabilitacyjne oraz szkolenia. Corocznie Amazonki uczestniczą w pielgrzymce na Jasną Górę. Co roku też obchodzą uroczyście Dzień Świętej Agaty, swojej patronki. Dzięki ich przedsiębiorczości został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i wygospodarowano pomieszczenia, w których organizowane są spotkania klubu. Jubileuszowa gala pokazała, jak wiele środowisk potrafią skupić wokół siebie bolesławieckie Amazonki. Mimo własnych trosk i obowiązków są aktywnymi, twórczymi kobietami, emanującymi optymizmem i radością życia, wspierającymi się wzajemnie i niosącymi pomoc innym. Zapraszam na scenę panią Władysławę Kotlarek. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy, no nie wiem, no, którzy na mnie typowali, nie typowali. W każdym razie chciałam tylko jedno powiedzieć, że jestem strasznie zaskoczona i gdyby nie moje przyjaciółki, koleżanki klubowe, to na pewno ta nagroda nie byłaby wręczana dzisiaj dla mnie. Także ja sama też nic nie znaczę. Dziękuję bardzo. Kategoria Nagrody Honorowe. Chówiec Bolesławiec Związku Harcerstwa Polskiego imienia Szarych Szeregów. W 2016 roku bolesławiecki chówiec ZHP obchodził jubileusz 70-lecia. W 1946 roku pod harcmistrz drużynowy Hubert Bonin zorganizował męską drużynę harcerską, słynną bolesławiecką jedynkę, którą prowadził zgodnie z tradycjami przedwojennego harcerstwa. W czasie 7 dekad przez szeregi chówca przewinęły się tysiące ludzi działających w bardziej lub mniej sformalizowanych strukturach. Dziś w bolesławieckim chówcu istnieją 4 związki drużyn – Lawina, Hubal, Dolina Kwisy i Red Manat Drużyn Wodnych oraz 2 jednostki samodzielne, zrzeszające łącznie około 340 harcerzy w różnych grupach wiekowych. Harcerze działają w mieście i na terenie powiatu. Każdego roku wyjeżdżają na obozy letnie i zimowiska. Średnio raz w miesiącu organizowane są większe imprezy, jak rajd wiosenny, mikołajkowy, Ferdynanda, zlot chówca i tym podobne. Drużyny prowadzą tradycyjne zbiórki w harcówkach, wyjeżdżają również na samodzielne biwaki. Spotykają się z harcerzami z innych miast i krajów. Działalność drużyn to także wspieranie środowisk kombatanckich, zwłaszcza byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz inicjatywy społeczne, takie jak zainstalowanie stalowej kotwicy Polski Walczącej na murach obronnych czy podobnych symboli na grobach pochowanych w naszym mieście weteranów AK, a także organizowanie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Nagrodę odbierze pani komendant Joanna Sawicka. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Po drugie chciałam powiedzieć, że w takiej chwili najważniejsze, o czym myślałam, to żeby się nie potknąć i czy mundur dobrze leży. Ale nagrodę tę odbieram, tak poważnie mówiąc, jako wyraz uznania dla tych wszystkich, którzy i przede mną, i łącznie ze mną pracują w Chówcu, którzy wolontariacko zajmują się dziećmi i młodzieżą, którzy poświęcają swój czas, swoje umiejętności, żeby młodych mieszkańców Bolesławca i nie tylko powiatu bolesławieckiego również wychować na samodzielnych, dzielnych ludzi, którzy będą sobie dobrze radzili w życiu. A dodam jeszcze, że takie miasto jak nasze bardzo fajnie się promuje. Dziękuję bardzo. Kategoria Nagrody Honorowe. Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec. Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec aktywnie uczestniczy we wszystkich znaczących uroczystościach i imprezach na terenie miasta i regionu. Każde miejskie święto w Bolesławcu odbywa się przy jej udziale. Od 1997 roku kapelmistrzem orkiestry jest pan Jan Chojnacki. Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec posiada swój własny repertuar. Podczas występów państwowych muzycy grają marsz generalski, pieśni patriotyczne, a na imprezach miejskich, takich jak Bolesławieckie Święto Ceramiki, wykonują utwory rozrywkowe. Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec uczestniczyła w wielu inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim uroczysty apel i nabożeństwo w miejscowości Rakowa z udziałem ambasadora RP w Bośni i Hercegowinie, mszę i koncert w Sarajewie, koncerty w Pryniaworze z okazji obchodów 40-lecia podpisania umowy o współpracy z miastem Bolesławiec oraz z okazji obchodów 70. rocznicy powrotu Polaków z Bośni. Zapraszam na scenę pana kapelmistrza Jana Chojnackiego. Brawo. Pan Jan nawet zrezygnował z przemówienia. Kategoria Nagrody Honorowe. Zespół redakcyjny Rocznika Bolesławieckiego w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn.
Redakcję rocznika tworzą historyk dr Edmund Maliński, historyk sztuki Anna Bober-Tubaj i fotografik Grzegorz Matoryn. Rocznik Bolesławiecki to wydawnictwo opisujące najnowszą historię i różne aspekty życia społeczno-gospodarczego Bolesławca po roku 1945. W roczniku prezentowane są teksty będące wynikiem badań nad historią Bolesławca, artykuły o tematyce lokalnej, wspomnienia mieszkańców, wywiady ze znanymi twórcami, biogramy zmarłych bolesławian i recenzje publikacji napisanych przez mieszkańców Bolesławca lub dotyczących tematyki lokalnej. Obszerną część wydawnictwa stanowi kronika, w której umieszczone są krótkie informacje na temat najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych i gospodarczych, które miały miejsce w danym roku na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Od 2011 roku funkcję recenzenta wydawniczego pełni profesor dr habilitowany Grzegorz Strauchold. W latach 2008-2015 ukazało się 8 edycji rocznika bolesławieckiego. Łącznie na ponad 1400 stronach znalazło się 228 artykułów, 49 recenzji i 8 obszernych rocznych kronik. Redakcja rocznika koordynowała pod względem merytorycznym i logistycznym pracę 130 osób zaangażowanych w wydawanie czasopisma. Rocznik Bolesławiecki stanowi dziś jedno z ważniejszych źródeł informacji dotyczących głównie polskiej powojennej historii Bolesławca. Na scenę zapraszam zespół redakcyjny w składzie. Pan Edmund Maliński, pani Anna Bober-Tubaj i pan Grzegorz Matoryn. Nagrodzonym, drodzy Państwo, cały czas towarzyszą przepiękne pawice z ceramiki artystycznej. Dziękuję bardzo. W imieniu całego zespołu, który przez te 9 lat pracował, to jest ponad 100 osób, niektórzy są tutaj obecni. Dziękuję bardzo władzom za to wyróżnienie. I proszę jeszcze pozwolić na dwa zdania takiej refleksji przy okazji, jak już tutaj mam przemówienie wygłosić, krótkie. Proszę Państwa, wydajemy książkę corocznie. I właśnie o książce pewien profesor historii stwierdził, że książka jest czymś trwalszym niż kamienne posągi, pomniki czy tablice. Bo te kamienne tablice ulegają zniszczeniu, a czasem są burzone, a książka, przynajmniej od czasów Gutenberga, wydawana jest w dużym nakładzie. Nasz rocznik wydawany jest w nakładzie 500 egzemplarzy i nawet jeśli 400 ulegnie zniszczeniu, to jeszcze jakaś ilość zostanie jako świadectwo tej pracy. Dziękuję bardzo. Kategoria Nagrody Honorowe. Projektowanie i budowa terenów zieleni Dorota Kluczyńska oraz gospodarstwo ogrodniczo-szkółkarskie Jarosław Oleś. Przedsiębiorstwa prowadzone przez Państwą Dorotę Kluczyńską i Jarosława Olesia rozpoczęły działalność w 2000 roku pod nazwą Projektowanie i Zakładanie Ogrodów. Przez kilkuletni okres rozwoju zakres działalności został poszerzony. Obecnie oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, nadzoru, doradztwa oraz budowy, rewaloryzacji i utrzymania terenów zieleni. Wieloletnie doświadczenie przedsiębiorców zostało wykorzystane ze znakomitym efektem przy projektowaniu i utrzymaniu zieleni miejskiej w Bolesławcu. Zastosowane nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury krajobrazu miejskiego zmieniły oblicze naszego miasta i znalazły uznanie w oczach mieszkańców i turystów. Należy wspomnieć chociażby wykonanie instalacji napowietrzania wody stawu miejskiego przy ulicy Bankowej, uzupełnienie nasadzeń na terenie plant miejskich i na zapleczach podwórek przyrynkowych w Bolesławcu, nasadzenia zieleni przy ulicy Łukasiewicza i Miarki oraz wykonanie projektu przebudowy amfiteatru w Parku Miejskim przy ulicy Tyrankiewiczów.
nagrodzonych na scenę, drodzy Państwo, pan Jarosław Oleś i pani Dorota Kluczyńska. Zapraszamy. Dobry wieczór. Ja chciałem bardzo podziękować wszystkim swoim pracownikom przede wszystkim. Za zaufanie dziękuję urzędnikom miejskim i pracownikom MZGM-u. No i dziękujemy za dobre słowo od naszych mieszkańców przy realizacji zadania w ubiegłym roku. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do kolejnych prezentacji, mamy dla Państwa niespodziankę. Przed każdą kategorią zapraszamy do wysłuchania wywiadu, który przeprowadzi z zaproszonym gościem pani Małgorzata Janowska. Po wywiadzie występ artystyczny absolwentów Gimnazjum Samorządowego nr 2 oraz wielu szkół bolesławieckich. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Mam ogromny zaszczyt spotkać się z Państwem w ten wyjątkowy wieczór na niezwykle prestiżowej uroczystości. Moich rozmówców łączy jedno słowo – pasja. Pasja, której poświęcili życie w Bolesławcu. Pasja, dzięki której ich życie jest piękne, a oni są pięknymi ludźmi. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z pierwszym bohaterem, Przemysławem Kanią. Zapraszam na scenę. Proszę Państwa, Przemysław Kania to młody człowiek, licealista, pasjonat historii, bardzo baczny obserwator rzeczywistości, który pamięta, że nie można tworzyć przyszłości, nie znając przeszłości. Witam Cię, Przemku, bardzo serdecznie. Chciałabym na początek powiedzieć bardzo istotną rzecz. Na festiwalu w Gdyni w minionym roku film, którego jesteś współtwórcą, wzbudził ogromne zainteresowanie i został bardzo mocno doceniony. Obraz pod tytułem Aby być. Jego bohaterką jest pani Maria Niemczuk, bolesławianka, sybiraczka, a losy, o których opowiada w tym filmie, są bardzo symboliczne. To losy wielu Polaków, tragicznie doświadczonych przez historię. Jestem bardzo ciekawa, jakie są źródła twojej pasji, miłości do historii? Dobry wieczór. Myślę, że to wszystko wywodzi się z moich korzeni, bo mój pradziadek walczył w bitwie pod Monte Cassino. Inny pradziadek był ułanem. Jak byłem mały, to bardzo ciekawiły mnie czarno-białe fotografie i zawsze pytałem rodziców, co one przedstawiają, jakie wydarzenia są z nimi związane. Później w szkole podstawowej
moja grupa wygrała konkurs Ocalić od zapomnienia, którego organizatorem było Gimnazjum Samorządowe nr 2, którego zostałem później uczniem. A później jako gimnazjalista miałem tę historię na co dzień. I nie powiem, że to nie było fajne, bo to było bardzo fajne i byłem szczęśliwy z tego, że szkoła pomagała mi tę moją pasję historyczną realizować. Ja muszę się Państwu przyznać do czegoś. My z Przemkiem bardzo dobrze się znamy, bowiem przez 3 lata chodziliśmy razem do tej samej szkoły. Przemku, Przemku, co dały Ci spotkania z ludźmi, którzy są żywym świadectwem historii? Ja odbyłem bardzo wiele spotkań z różnymi świadkami historii. Byli to Sypiracy, Kresowiacy, weterani wojenni, a nawet ostatnio bardzo popularni żołnierze wyklęci. I po każdym takim spotkaniu wyciągałem taką, nachodziła mnie taka głębsza konkluzja o naszym dzisiejszym świecie i o samym sobie. I te wszystkie myśli, które były w mojej głowie podczas tych spotkań, wszystko to, czego się nauczyłem, chciałem, żeby było przekazywane w tych moich kolejnych filmach. Mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Ja miałam wielki zaszczyt poznać panią Marię Niemczuk. Wiem, że ty również. Skąd wziął się twój pomysł na to, by pani Maria Niemczuk stała się bohaterką filmu pod tytułem Aby być? Skąd pomysł na ten film? To była bardzo spontaniczna decyzja. Pomysł sam narodził się zaraz po premierze Ostatniej fabuły, Poniewiernej. I tak pomyślałem sobie, że może by zrobić kolejny, już 4 obraz o Sypirakach. I zadzwoniłem do pani Marii, zapytałem, czy chciałaby po raz kolejny wystąpić, bo jak jej powiedziałem przez telefon, chciałem przedstawić losy Sypiraków w sposób naprawdę godny. I pani Maria się zgodziła, przyjęła nas bardzo serdecznie, ciepło. I bardzo długo ze sobą rozmawialiśmy, później powstał film, a później zobaczyliśmy, że jest kolejna edycja festiwalu Niepokorni, Niesłomni, Wyklęci i wysłaliśmy tam swój film. I później bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony, że film został tak pozytywnie odebrany na festiwalu i że tak, że były naprawdę takie pozytywne słowa budujące i bardzo cieszy mnie to, że Polesławiec, że ludzie z Polesławca są znani już nie tylko z tego, że w Polesławcu produkowana jest ceramika, ale to, że w Polesławcu są wspaniali ludzie z wspaniałymi, choć bardzo często tragicznymi historiami. No a wkrótce będzie można zobaczyć, Aby być w telewizji Polesławiec, z którą współpracuję. Przemku, bardzo pięknie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, poszukiwacz prawdy nie tylko o historii, ale poszukiwacz prawdy o ludziach, którzy tę historię tworzyli, ale także o tych ludziach, którzy przez tę historię zostali bardzo tragicznie doświadczeni. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę Państwa, chciałabym dodać, że utwór poprzedzający rozpoczęcie dzisiejszej gali Odkryjemy miłość nieznaną wykonała Eliza Sondaj, a w tej chwili wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania piosenki Nie pytaj o Polskę, którą dla Państwa zaśpiewa Radek Kalamasz. Zapraszam. Thank you.
tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego zniknął mnie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Dlaczego tam nie ma innych miejsc. Te dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego zginął mnie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Kategoria nauka. Mateusz Cygan. Uczeń gimnazjum samorządowego nr 4 w Bolesławcu, który w 2016 roku jako jedyny uczeń z Bolesławca w konkursie kuratoryjnym Zdolny Ślązak gimnazjalista zdobył tytuł laureata w dwóch przedmiotach – historii i w języku polskim. W literackim konkursie Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka otrzymał tytuł laureata. Praca Mateusza pod tytułem Z Barycza do Uniejowic znalazła się wśród pięciu najciekawszych utworów ilustrujących historię Dolnoślązaków po II wojnie światowej. Jury wybrało 20 utworów, które opublikowano w formie zbioru opowiadań konkursowych pod tytułem Porozmawiaj z babcią, porozmawiaj z dziadkiem. Tę wyjątkową książkę pełną wrażeń, dramatycznych wydarzeń i przeżyć otwiera opowiadanie Mateusza Cygana. Kategoria nauka. Izabela Kulpa i Teresa Prokowska. Panie Izabela Kulpa i Teresa Prokowska, nauczycielki Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu, wspólnie opracowały i zrealizowały międzynarodowy projekt Is This Castle Haunted? Czy w tym zamku straszy? Projekt zdobył pierwsze miejsce w Europie w konkursie nagrody Ed Winning 2016 w kategorii wiekowej od 12 do 15 lat. Obie panie wzięły udział w ceremonii rozdania nagród podczas tegorocznej konferencji programu Ed Winning, która odbyła się w Atenach.
konkursie ogólnopolskim projekt zajął 3. miejsce w najtrudniejszej, jednocześnie najbardziej prestiżowej mistrzowsko-ambasadorskiej kategorii. Wcześniejszy wspólny projekt obu nauczycielek zatytułowany Noc w bibliotece zajął 1. miejsce w Polsce w konkursie Mój projekt eTwinning. Oba wymienione projekty zostały wyróżnione krajowymi i europejskimi odznakami jakości. Kategoria Nauka. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 prowadzi działania mające na celu promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, a także wykraczającym poza granice miasta Bolesławiec. Na szczególne podkreślenie zasługują wielokierunkowe działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W 2016 roku w przedszkolu zrealizowano projekt Autyzm – Pomóż zrozumieć świat, którego celem było m.in. zdobycie nowych umiejętności zawodowych w pracy z dziećmi autystycznymi, poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w pracy z dzieckiem autystycznym oraz udzielenie wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkole wraz z czeskimi odpowiednikami rozpoczęły realizację projektu Arteterapia kluczem do dobrej integracji, którego celem jest integracja zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz integracja polskich i czeskich nauczycieli poprzez wspólne podnoszenie umiejętności zawodowych. Zapraszam na scenę Mateusza Cygana, panią Izabelę Kulpę, panią Teresę Prokowską i panią Ewę Szachowicz. Pan prezydent wręczy nagrody. Przepraszamy za to lekkie zamieszanie, ale zwycięzcą jest La La Land. Ja może będę czytał. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7. Zapraszam panią dyrektor. Przedstawiana sylwetka, ale żeby przypomnieć, wyróżnienie dla Mateusza Cygana. Gratulacje. Duże brawa. Drodzy Państwo, kategoria nauka. Statuetki oczywiście, jak od kilku lat, wykonane przez znakomitego artystę pana Borowskiego. I kolejny wywiad. Szanowni Państwo, kiedy usłyszałam wolontariusz roku powiatu bolesławieckiego,
Wyobraziłam sobie dojrzałego mężczyznę, który swoją pasję i miłość do ludzi realizuje w ten oto sposób, że angażuje się w pracę wolontariusza. Na spotkanie ze mną przyszedł młodzieniec o bardzo szerokim uśmiechu, pełen energii, pasji, zapału i optymizmu. I proszę Państwa, rzeczywiście wszystko zgadza się. To niezwykle dojrzały, młody człowiek, który sam wszedł na scenę przed zapowiedzią moją. Kacper Szwed, proszę Państwa. Witam Cię, Kacperze. Proszę Państwa, muszę tutaj dodać, że Kacper Szwed to wolontariusz roku, wielokrotnie nominowany i nagradzany. To maturzysta tegoroczny. Od prawie 10 lat angażuje się w pracę wolontariusza, we współpracy z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami. Od 5 lat dzielnie działa w samorządzie uczniowskim. Prawie tak długo działał w kole ekologicznym. Od 3 lat współpracuje ze stowarzyszeniem Semper Avanti oraz tworzy Młodzieżową Radę Powiatu Bolesławieckiego. Niedawno objął stanowisko sekretarza i członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie. No przyznacie Państwo, dojrzały młody mężczyzna. Kacprze, jak to się stało, że młody człowiek, który wedle stereotypów powinien skupiać się na sobie, zajmować się wyłącznie sobą, po raz kolejny słyszy od kogoś: robisz coś ważnego, robisz coś naprawdę pożytecznego. Skąd wziął się twój pomysł na taki właśnie sposób życia, życia dla innych ludzi? Dobry wieczór. Ogólnie to się wzięło już od, jakby to ująć, małego, od samego domu, gdy miałem jakoś około 8 lat. Zacząłem chodzić na zbiórki do straży. Pół mojej rodziny już było w straży i tak zawsze jak przyjeżdżali z jakiejś akcji, mówię, jak pozwalą mi wsiąść do wozu, tu coś pomagałem posprzątać plac przy jakichś festynach, przy wszystkich akcjach straży. I to był taki impuls, bo tam chodziłem dobrowolnie, wszystko było jako wolontariat i z tego zaczęło się, z tego właśnie zaczęła się taka inicjatywa akcji. Później w szkole podstawowej byłem w młodzieżowej drużynie, działałem trochę w szkole, tak jak zacząłem w straży, tak skończyłem w szkole, aż wylądowałem w powiecie. No i on tak skromnie o tym opowiada, proszę Państwa. Praca na rzecz ludzi, społeczności wymaga bardzo wiele energii, bardzo wiele kreatywności, ale przede wszystkim pokory, no i oczywiście zmiany priorytetów. Nie myślę ja, myślę inni. Co cennego zyskał siedzący obok mnie Kacper Szwed właśnie z tej pracy dla innych ludzi? Ogólnie mówiąc, doświadczenie, radość, ten wzrok drugiego człowieka, nawet podczas szlachetnej paczki, kiedy przyjechaliśmy z paczkami, ten taki wzrok, że jest nadzieja na lepsze życie. To wszystko takie doświadczenie pomaga jednocześnie tu w występach, tu w organizacji eventów, czy różnych zbiórek. Sam nie wiem dokładnie. Ja myślę, że wymieniłeś to na co najważniejsze, ale ten wzrok, wzrok ludzi, którzy są ci wdzięczni. Ja jestem również bardzo wdzięczna ci za dzisiejsze spotkanie. Bardzo ci pięknie za nie dziękuję. Proszę panią, proszę państwa, pełna pasja i pełne zaangażowanie. A teraz serdecznie zapraszam państwa do wysłuchania piosenki Zanim pójdę, którą wykona dla państwa Marcel Sass. Thank you.
szczęśliwa i wolna, czy? Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden pinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko nowa. Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden pinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Kategoria Nagrody Społeczne. Władysława Kotlarek. Pani Władysława Kotlarek od 2009 roku jest prezesem Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Aktywnie działa na rzecz osób z chorobami onkologicznymi. Inicjuje szereg przedsięwzięć o charakterze socjalizującym, aktywizującym i prozdrowotnym na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Organizuje pomoc rehabilitacyjną i psychologiczną dla kobiet po mastektomii. Spotkania edukacyjne w ramach profilaktyki raka piersi oraz działa na rzecz równouprawnienia osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Co roku organizuje uroczystości z okazji patronki Amazonek, świętej Agaty oraz Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem. W 2016 roku niezwykle aktywnie zaangażowała się w organizację obchodu 20-lecia Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Jej działalność na wielu płaszczyznach jest doceniana przez organizacje i instytucje o różnym szczeblu i zasięgu. W 2016 roku pani Władysława Kotlarek otrzymała 3 istotne wyróżnienia. W czerwcu została uhonorowana przez Federację Stowarzyszeń Amazonki odznaczeniem Rubinowy Łuk Amazonki za działalność na rzecz klubu i miejscowego środowiska kobiet dotkniętych rakiem piersi. We wrześniu kapituła konkursu Lady D imienia Krystyny Bochenek wyróżniła Władysławę Kotlarek jako osobę niepełnosprawną, aktywnie działającą społecznie, a w grudniu zajęła 3 miejsce w kategorii Osobowość w plebiscycie gospodarczym Kobiece twarze – Woman's Face. Kategoria Nagrody Społeczne. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni i ich potomków oraz przyjaciół.
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół to prężnie działająca od 2011 roku organizacja. Jednym ze statutowych celów stowarzyszenia jest promocja powiatu bolesławieckiego, miasta Bolesławiec i gmin, które kultywują tradycje południowo-słowiańskie. W 2016 roku stowarzyszenie działało w obszarze upowszechnienia i ochrony kultury, prezentując kulturowe i kulinarne tradycje Bolesławca. Działania opierały się głównie na przygotowanych i realizowanych projektach, na które otrzymano dofinansowanie, a każdą imprezę uświetnił muzycznie chór stowarzyszenia. Projekt pod nazwą 70 lat powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie, w ramach którego powstała książka autorstwa Tomasza Jacka Lisa Z Bośni do Polski oraz zorganizowano w Jaworze konferencję pod nazwą Polacy na bośniackiej ziemi 70 lat po wyjeździe. Festiwal Kultury Bałkańskiej 16. edycja Osada Reemigrantów – ocalić od zapomnienia 70 lat od powrotu Polaków z Bośni. To cykl otwartych spotkań tematycznie związanych z przypadającą w 2016 roku rocznicą. W 2016 roku stowarzyszenie promowało kulturowe i kulinarne tradycje miasta również podczas licznych imprez organizowanych na terenie regionu Dolnego Śląska. Kategoria Nagrody Społeczne. Cech rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości w Bolesławcu. Cech rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości w Bolesławcu w 2016 roku obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Organizacja skupia szerokie grono rzemieślników, przedsiębiorców i kupców działających na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Obecnie zrzesza 150 zakładów. Cech w Bolesławcu wspiera lokalne firmy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń oraz działalność doradczą. Promuje bolesławieckich przedsiębiorców oraz miasto Bolesławiec na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki pomocy cechu bolesławieccy rzemieślnicy uczestniczą w konferencjach w kraju i za granicą, w targach i wystawach. Biorą również udział w konkursach i festiwalach, niejednokrotnie otrzymując nagrody i wyróżnienia. Cech wspiera również bolesławieckie szkolnictwo zawodowe. Udziela rzemieślnikom pomocy w zakresie szkolenia uczniów, sprawuje opiekę nad nauką młodocianych pracowników i nadzoruje przebieg procesu szkolenia. Bolesławiecki cech przez cały okres istnienia dbał nie tylko o sprawy zawodowe, ale też aktywnie udzielał się jako organizacja społeczna wspierająca także działania kulturalne i sportowe. Na scenę zapraszam nagrodzonych panią Władysławę Kotlarek, panią Teklę Muszyńską, pana Karola Herbuta, panią Marzenę Kruk i panią Grażynę Matczak. Zapraszam. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Tu od razu wyjaśnienie, pani prezes jutro uczestniczy w uroczystej sesji Rady Miasta Prniawora. Duża uroczystość, będzie tam wicestarosta i przewodniczący Rady Miasta. Już dojechali na miejsce, ale jest tutaj, są przedstawiciele stowarzyszenia. Serdeczne gratulacje. Teraz wyróżnienie indywidualne, bo poprzednio pani Władysława otrzymywała jako całe stowarzyszenie, a tutaj wyróżnienie indywidualne
za to wszystko, co robią dla kobiet, które takiej pomocy wcześniej nie miały. Cała inicjatywa, pomysł i później realizacja to było właśnie Stowarzyszenie Amazonek pod światłym kierownictwem pani Władysławy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim nagrodzonym. Drodzy Państwo, przed nami kolejny wywiad. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt zaprosić na scenę panią Krystynę Gaj-Kuchenreiter. Zapraszam serdecznie. Ja, nim rozpocznę rozmowę z panią Krystyną Gaj-Kuchenreiter, muszę się państwu do czegoś przyznać. Przed pierwszym spotkaniem z panią czułam ogromną tremę. Zresztą to chyba było widać. Wybitna artystka, niezwykła osobowość. Człowiek, którego chce się słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Bowiem rozmowa z panią Gaj-Kuchenreiter, proszę państwa, jest jak słuchanie, czytanie lirycznej, przepięknej, poruszającej opowieści o życiu, o ludziach, o emocjach. I kiedy dochodzimy do ostatniej stronicy, to najpierw czujemy ogromny zachwyt, by za chwilę poczuć jeszcze większy smutek. Powiem państwu jeszcze, że ta moja ogromna trema troszeczkę się zmniejszyła, ale narodziło się kolejne uczucie. Ogromne uwielbienie i jeszcze większa atencja. W jednym z wywiadów telewizyjnych powiedziała pani o sobie, iż myślała, że będzie przelotnym ptakiem, który na moment zagości w Bolesławcu, a pani tutaj założyła swoje gniazdo i tworzyła otaczającą ją rzeczywistość, aż wreszcie przemieniła w przepiękny czarodziejski ogród. Jak to się stało, że Bolesławiec stał się tym pani pięknym domem? Przede wszystkim witam panią serdecznie. Miło to spotkanie, również państwa ponownie. Bardzo mi miło. Chciałam powiedzieć, że ten przelotny ptak rzeczywiście miał dosyć skomplikowaną drogę do tego naszego pięknego miasteczka. No tak, mając na uwadze swój życiorys dosyć już długi, to wspominałam sobie, że przecież tak jak wiele z państwa albo z państwa rodziców przybyłam okropnie skomplikowane jakieś te loty, żeby trafić w jakieś miejsce, gdzie znajdę jakby swoją drugą ojczyznę. No, urodziłam się całkiem w innej części Polski i mieszkałam tam bardzo krótko, bo wojenne zawieruchy mnie wymiotły razem z rodziną na Kresy, tam trochę że tak powiem, zatrzymałam się chwileczkę. Później przyjechałam już po ukończeniu wojny, przyjechałam do Małopolski, a szczególnie do takiego ślicznego miasteczka, które się nazywa Żywiec, które państwo na pewno znakomicie znają. Mieszkałam bardzo blisko Pałacu Habsburgów i wysłuchiwałam różne tam legendy, które tam były związane z tym rodem. Później zawitałam na Dolny Śląsk i też przez kilka miast, aż wreszcie trafiłam do Wrocławia, gdzie się edukowałam dosyć długo. Później po tej edukacji również przemieszkiwałam, aż wreszcie przyszedł taki moment w swoim artystycznym, że tak powiem, działaniu, że po prostu zabrakło mi warsztatu. No niestety tak się w tych czasach bardzo jeszcze wtedy zgrzebnych i bardzo trudnych, kiedy skończyłam te studia, które nas, no, mnie otaczały, nie było możliwości zdobycia jakichś
jakiejś pracowni artystycznej czy jakieś miejsce. I moi koledzy, którzy tutaj zostali skierowani nakazem pracy, koledzy z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, bardzo Państwo znani, to znane nazwiska, zachęcili mnie, mówi, przyjeżdżaj, Krysiu, do takiego miasta, będziesz miała tyle gliny, ile będziesz potrzebowała, żeby zrobić jakąś rzeźbę. No ja się tak popchnięta również różnymi sprawami osobistymi, rozejrzałam się po tym Wrocławiu i pomyślałam sobie, że rzeczywiście może skorzystać z tej propozycji. No i wpadłam do Bolesławca. Tak się okazało, że było wtedy miejsce do pracy. Po pewnym czasie zaoferowali mi skromne mieszkanie, no i tak zaczęłam tutaj sobie trochę mościć gniazdo, no ale byłam cały czas mocno niezdecydowana, czy ja tutaj dłużej będę mogła jakoś się zatrzymać, ale jednak pasja do tych materiałów, jak jest ta słynna bolesławiecka glina, albo gliny można powiedzieć, tak znakomite materiały, jakie tutaj mamy w okolicach Bolesławca i właściwie tutaj z czego korzysta przemysł całego Dolnego Śląska, to właściwie trudno było zamienić na coś innego. I ta glina mnie tak strasznie pokochała, a ja ją, że postanowiłam jednak, że tutaj dłużej pobędę. No i tak jakoś się stało, że później założyłam rodzinę. No i jakoś tak mi, mimo że miałam bardzo silne związki z Wrocławiem, to jednak postanowiłam, że jednak tak piękne miasto to ja nie opuszczę. Przez tyle lat spotykała Pani różnych artystów, opiekowała się nimi, była Pani również pedagogiem. Dzieliła się Pani i dzieli z widzami tym, co najważniejsze, co najbardziej intymne oddaje Pani swoje dzieła. O Pani życiu można powiedzieć piękne życie. Bardzo Panią proszę, proszę nam zdradzić swój sekret, jakąś refleksję. Jak pięknie żyć? Pani zadaje strasznie skomplikowane w ogóle pytania. Ja po prostu tutaj jeszcze tak chciałam wspomnieć o tym, że ten Wrocław przyjeżdżał tutaj do mnie od samego początku mojego pojawienia się, bo w tych roku, kiedy ja przyjechałam do Bolesławca, to pierwszy zalążek plenerów powstał ceramicznych właśnie i tutaj zjeżdżali się, który się rozwijał poprzez lata, aż do momentu, kiedy ja objęłam w latach 90. pieczę nad tą imprezą, to przyjeżdżali artyści przeważnie, to byli artyści wrocławscy, ale później przyjeżdżali z okolic całego Dolnego Śląska, ale również później przyjeżdżali również z całego kraju, a następnie z zagranicy, więc ja nie czułam się to tak jakby zaniedbana artystycznie, że jestem na jakimś straszliwym takim odludziu. Tutaj ludzie się garnęli. Wszyscy, którzy przyjeżdżali, to zachwycali się Bolesławcem, chociaż on nie był jeszcze tak piękny, jak w tej chwili jest. Ale ta energia, która jakaś, nie wiem, tutaj przyciągała przede wszystkim, ta właśnie moc tych materiałów ceramicznych spowodowała, że szalenie dużo tutaj bardzo interesujących artystycznych takich mocnych autorytetów się pojawiało. Przewijali się przeróżni artyści, naprawdę znakomici i cały czas coś w tym Bolesławcu się działo. I myślę, że ta atmosfera, nie wiem, coś jest w tym Bolesławcu, która przyciągała ten wspaniały taki artystyczny krąg ludzi, to jest coś, co jakby człowieka, trudno jakoś to określić, powodowała, że miało się po prostu chęć do jakiejś takiej
rywalizacji, żeby pokazać, że mimo wszystko, że mimo, że to jest mały ośrodek, a jednak potrafi urodzić sobie dobrych twórców, którzy mogą konkurować również z dziełami na całym świecie. Nie wiem, po prostu w swoich realizacjach sięgam właściwie cały czas do natury. Natura stała się moim takim przewodnim kierunkiem, wizją, pasją i ona mnie tak właściwie inspiruje do dzisiaj, bo jeszcze od czasu do czasu, mimo moich niedoskonałości fizycznych, jeszcze usiłuję coś stworzyć. Bardzo pięknie dziękuję pani za rozmowę ze mną. Szanowni Państwo, pięknie żyć, żyć z ludźmi i dla ludzi. Ja wyciągnęłam z tej rozmowy taki wniosek. Dziękuję bardzo pięknie pani Krystynie Gajku-Czynrajter, a zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki Po prostu, którą zaśpiewa dla Państwa Natalia Sikorzyńska. Ja dziękuję bardzo za cierpliwość przede wszystkim. Niespełnionych marzeń, tyle prawdy, ile kłamstw, nikt ich nie wymarzy. Nikt ich nie wymarzy. Wiedzą o nas więcej niż sami siebie znamy. Z daleka nawet wielki świat zdaje się taki mały. Zdaje się taki słaby. A ja mimo to, gdy prąd znosi płynne wody, już nie brakuje mi odwagi, gdy rzeka zrywa brzegi, by się zmierzyć z nią. Po prostu żyć ze wszystkich sił. I tańcz jakby nie patrzył, i śpiewaj jakby nie słuchał nikt. Po prostu żyj ze wszystkich sił. I tańcz jakby nie patrzył, i śpiewaj nie słuchał nikt. Nie patrzę, kto zabłądził, kto drogę mądrą znalazł. Nie kalkuluję, chwytam czas, nie uciekam, kiedy pada. Nie uciekam, kiedy pada. Nieważne jest, jak widzą mnie, nie myślę o tym wcale. Od teraz trzeba wiedzieć, jak radzić sobie dalej. Jak radzić sobie dalej? Bo ja mimo to, gdy prąd znosi płynę, już nie brakuje mi odwagi, gdy wiatr wyrywa stery, by się zmierzyć. Thank you.
cierpienia i tańcz, żyj tak po prostu. Kategoria kultura. Przemysław Kania. Niezwykle zdolny artysta filmowiec. Jego filmy oglądane są na wielu festiwalach ogólnopolskich, gdzie zawsze doceniane są na wartości, które chce przekazywać młodemu pokoleniu. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in. za film Żołnierze Wyklęci Antoni Stachura, który zdobył pierwsze miejsce w 5. edycji ogólnopolskiego konkursu Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni. Według jury był to najlepszy film na przestrzeni wszystkich edycji konkursu. Film Aby Być o historii Marii Niemczuk, sybiraczki, brał udział w konkursie Młodzi dla Historii w ramach 8. edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Obraz zdobył 4. miejsce oraz mnóstwo pozytywnych recenzji. Na konkurs Chrzest Polski Fakty i Legendy zrealizował razem z Cezarym Lewkowiczem film Chrzest Polski, jakiego nie znacie, który zdobył pierwszą nagrodę. Ponadto reżyser filmów 3 minuty Niewierna, Po prostu być, Kotwica, Puchacz jest jednym z inicjatorów i autorów projektu Nie pozwólmy zapomnieć, gdzie razem ze swoją klasą przypominają o wydarzeniach ważnych dla Polski, a zapomnianych przez młodych ludzi. W ramach rozpoczętej 2. edycji projektu powstał wideoklip do Ballady o Janku Wiśniewskim. 10 listopada 2016 roku został nagrodzony honorową odznaką Sybiraka. Kategoria kultura. Michał Szwed. Społecznik, harcerz, pomysłodawca i założyciel Bolesławieckiej Szkoły Filmowej przy 2. prywatnym gimnazjum imienia kapitana Krzysztofa Baranowskiego, instruktor pracowni edukacji filmowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki oraz producent regionalnej telewizji TVT. Na co dzień pracuje z młodzieżą, tworząc filmy krótkometrażowe w pracowni edukacji filmowej przy BOK MCC. Pod jego opieką młodzież stworzyła około 40 filmów fabularnych poruszających ważne tematy społeczne. Producent ponad 100 filmów fabularnych, dokumentalnych oraz programów telewizyjnych. Propagator akcji Bolesławiec się kręci. Hollywood zaczyna się w Bolesławcu. Filmy możemy tworzyć tu, gdzie jesteśmy. W 2016 roku wraz z Michałem Bednarskim zrealizował film Drzewo Ognia, który zdobył pierwsze miejsce kryształowy ekran w konkursie dla telewizji lokalnych i regionalnych, organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Ponadto w 2016 roku był producentem wykonawczym kroniki filmowej na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, realizowanej przez Bolesławiecką Szkołę Filmową. Kategoria kultura. Siostra Magdalena Maria Karaban. Siostra Magdalena Karaban należy do Bolesławieckiej Wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Siostra Magdalena wspiera czynnie i jest zaangażowana w przygotowanie procesu beatyfikacyjnego zamordowanego księdza Antoniego Duljowicza, postaci ważnej zwłaszcza dla Polaków pochodzących z byłej Jugosławii. Pracuje z bolesławiecką młodzieżą przy realizacji przedstawień, wyreżyserowała m.in. spektakle o życiu świętej Marii de Matias i matce Ludwinie Sikorze. Od 1974 roku siostra Magdalena zaczęła gromadzić eksponaty o charakterze religijnym, głównie związane z działalnością zgromadzenia w różnych częściach świata. Stworzyła i prowadzi Muzeum imienia świętej Marii de Matias o charakterze sakralno-etnograficznym. Część wystawy została poświęcona patronce Bolesławca, świętej Marii de Matias. Wiele eksponatów to pamiątki po matce Ludwinie Sikorze. Wyeksponowano także informacje o zamordowanym księdzu Antonim Duljowiczu. Poza eksponatami o charakterze religijnym siostra Magdalena skupiła się na gromadzeniu pamiątek związanych z osadnictwem bolesławieckim po 1945 roku, ze szczególnym wyeksponowaniem wątku osiedleńców z terenu byłej Jugosławii, skąd sama pochodzi. Kategoria kultura. Klaudia Elżbieta Kowalik. Uczennica pierwszego LO imienia Władysława Broniewskiego w Bolesławcu, która ma na swoim koncie indywidualne oraz grupowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz naukowe. Z monodramem 21 zdobyła pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim w 61. ogólnopolskim konkursie recytatorskim i 3. miejsce w kategorii teatr jednego aktora. Sam na sam na scenie otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie oraz była laureatką na Festiwalu Motyw w Tychach.
jest dwukrotną laureatką Olimpiady Myśli Jana Pawła II na etapie ogólnopolskim. Uczennica jako wolontariuszka bardzo chętnie uczestniczyła w inicjatywach społecznych, udzielając pomocy m.in. w Ogólnopolskim Korpusie Wolontariuszy, akcjach Szlachetna Paczka, Tak Pomagam i Adopcja Serca, w szkolnym wolontariacie Caritas oraz dla wrocławskiego hospicjum. Kategoria Kultura. Bolesławiecka Szkoła Filmowa. Bolesławiecka Szkoła Filmowa przy drugim prywatnym gimnazjum imienia kapitana Krzysztofa Baranowskiego to szkoła, w której młodzież ma możliwość poznania tajników produkcji filmowej i telewizyjnej. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji profesjonalne studio wraz z kabiną akustyczną, montażownią i salą projekcyjną. Dzięki współpracy z Pomorską Fundacją Filmową młodzież szkoły bierze czynny udział w festiwalach filmowych w Gdyni oraz uczestniczy w wielu warsztatach i projekcjach premierowych polskich filmów fabularnych. Na zeszłorocznym festiwalu szkoła realizowała pierwszy odcinek kroniki 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, będąc jako jedyną w historii festiwalu szkołą gimnazjalną. W 2016 roku produkcje szkoły zostały wyróżnione na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych w Elęgarnie 2016. Drugie miejsce za film Awakening, dodatkowo wyróżnienia dla operatorów i montażystów Michała Szweda, Marcela Sasieli, Michała Bednarskiego i Bartłomieja Muszyńskiego oraz wyróżnienie specjalne dla Michała Szweda za rozwijanie pasji i talentów filmowych młodzieży. Nagrodzonych zapraszam na scenę. Nagrody za chwilę odbiorą. Pan Przemysław Kania, pan Michał Szwed, siostra Magdalena, pani Klaudia Elżbieta Kowalik. Zapraszam. Najpierw, już wszyscy gotowi, tak? Klaudia Elżbieta Kowalik. Zapraszam. Gratuluję. No tak, i teraz Bolesławiecka Szkoła Filmowa przy drugim prywatnym gimnazjum imienia kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Kto w imieniu szkoły odbierze? Michał Szwed, tak? Dwójnie. Gratuluję. Gratulacje. No i teraz siostra Magdalena. Zapraszamy siostrę. To jest w ogóle, proszę Państwa, nieprawdopodobna historia, jeśli chodzi o to, jak siostra pracowała, budując, sprzedając przez siebie własnoręcznie wykonane figurki, co doprowadziło do powstania bardzo pięknego muzeum. Kto nie był, to warto zobaczyć muzeum w Zgromadzeniu Sióstr Adoratorek. I umówiliśmy się z siostrą na wyjątek. Siostra, kilka słów do Państwa skieruje. Proszę, siostra. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi i wszystkim tym, którzy w jakiś sposób mi wspomagali. I to, co robiłam, to robiłam bardzo cichutko, spokojnie i w ukryciu. Nie myślałam nawet, że to kiedyś wyjdzie tak na jaw. To wina pana prezydenta. A
ale bardzo się z tego cieszę, że to tak wyszło, dlatego że dzięki panu prezydentowi, muszę to powiedzieć, taka jest prawda, że nasza święta Maria de Matija została patronką miasta. I to, co robiłam, to robiłam właśnie dla świętej Marii de Matija, którą bardzo kocham. Kocham swoje zgromadzenie i kocham założycielkę moją i to dla niej robiłam. Ale muszę teraz powiedzieć, że to nie koniec na tym. Bo w naszej diecezji legnickiej toczy się proces księdza Antoniego Dujlowicza. I ten ksiądz Antoni Dujlowicz potrzebuje miejsca. A to miejsce chciałabym, żeby było to w Ocicach, dlatego że ksiądz Dujlowicz był proboszczem w Gumierze i obsługiwał 8 wiosek. Ponieważ toczy się proces beatyfikacyjny księdza Dujlowicza i tak jak wiemy od księdza biskupa Komaricy, że ten proces bardzo szybko może się skończyć, może nawet do 2 lat. I tak jak było moim marzeniem, żeby było Muzeum Świętej Marii de Matias w naszym domu, tak marzę, żeby było takie też muzeum księdza Dujlowicza w Ocicach. I tak dlaczego to mówię? Bo dążymy do tego, żeby księdza Dujlowicza uczcić tak, jak on nas czcił, czcił naszych rodziców i za nas życie oddał. I godny jest to, żeby miał godne mieszkanie, jego rzeczy, żeby były tak w takim godnym miejscu, tak jak świętej Marii de Matias. I zwracam się do państwa z taką ogromną prośbą. Jeżeli państwo będziecie słyszeć, że będziemy coś robić w tym kierunku, to ja bardzo proszę o wsparcie naszej inicjatywy, bo mi bardzo na tym zależy. Tym bardziej chciałam doczekać tego procesu księdza Dujlowicza, bo byłam na jego pogrzebie i bardzo pragnę tego, żeby doczekać. I bardzo przepraszam, że tak długo mówiłam, ale to jest w moim sercu i muszę to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Teraz nagroda indywidualna, pan Michał Szwed, ale już jako Michał, a nie jako szkoła. Gratuluję. Najbardziej się chyba Kosma cieszy z sukcesów taty. Wszystkiego dobrego. I pan Przemysław Kania, którego dzisiaj już przedstawiać nie trzeba. Gratuluję serdecznie. Bardzo proszę. Dziękujemy pięknie wszystkim nagrodzonym. Tu Michał zdradza mi, że jedna klasa, cała klasa Bolesławieckiej Szkoły Filmowej wyszła na scenę. Gratuluję wam wszystkim. Kosma bardzo się ucieszył z kwiatka, prawda? To na pewno wyrośnie dobry filmowiec, bo już pobiera nauki. I drodzy państwo, przed nami kolejna rozmowa. Szanowni państwo, mój rozmówca mówi o sobie tak. Cóż, czuję się szczęśliwym człowiekiem. Robię to, co kocham. Jestem w miejscu, które sam świadomie wybrałem. Zapalony podróżnik, ciekawy życia, miejsc i ludzi. Mógłby mieszkać we Francji, we Włoszech, w Anglii, czy też Republice Południowej Afryki.
gdzie wielokrotnie przebywał jako zawodowy sportowiec, ale wybrał Bolesławiec, bowiem jak to określił, to jest moje miejsce na ziemi. Wracam tu z radością do miejsc, które znam, smaków, które są swojskie, ludzi, którzy kiedyś mi pomogli. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam na scenę pana Bartosza Grumana. Człowiek z wielką pasją, wybitny sportowiec, trener i mentor młodych ludzi. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ma pan za sobą niezwykłą karierę sportową. Nadal poświęca się pan pracy trenera, doradcy, jak wcześniej powiedziałam, mentora młodych ludzi. Jednakże sport to jest wiele wyrzeczeń, bardzo surowa dyscyplina. Jak sport wpłynął na pana życie, na pana wybory, na postawę? Dla mnie sport jest taką dosyć prostą rzeczą, bo tutaj w sporcie są proste zasady. To, co się zapracuje, to się ma, także to jest coś, co pomaga niezależnie od tego, czy to jest w sporcie, czy to w życiu, niezależnie od tego, co się robi. Także to jest naprawdę fajna rzecz, no ale przy okazji mówię pokory, cierpliwości, ale również pewności siebie. Także to są takie cechy, które są no, ze sportu przede wszystkim, myślę. Wielu młodych ludzi, szczególnie we współczesnych czasach, marzy o karierze za granicą. Tak jak wcześniej wspomniałam, pan był w wielu miastach Polski, gdzie pan mieszkał, w Europie, ale również i w świecie. Powrócił pan do Bolesławca, o którym pan tak pięknie mówi. Promuje go pan swoją bardzo ciężką pracą w Polsce, w Europie i na całym świecie. Dlaczego Bolesławiec? Odpowiedź jest no, dosyć prosta. Ja zacznę może od tego, że ja generalnie zachęcam wszystkich, czy przede wszystkim młodzież do tego, żeby jeździli jak najbardziej po świecie, zwiedzali, oglądali, poznawali nowych ludzi, bo to uczy, zmienia światopogląd, ale przede wszystkim chyba taka najważniejsza rzecz, to można ocenić później faktycznie, w którym miejscu jest dobrze żyć, w którym miejscu mi jest dobrze, ocenić, gdzie są ci ludzie, którym bardzo dużo zawdzięczam. Bardzo pięknie pan mówi o ludziach, zresztą wielokrotnie pan bardzo pięknie mówił o ludziach, kiedy wcześniej ze sobą rozmawialiśmy. To jest takie niezwykłe, ta wielka skromność i ciepło w tym, co pan mówi właśnie o ludziach. Czy Bartosz Gruman, ten z bardzo wieloma sukcesami, ma jeszcze jakieś marzenia? O czym pan marzy jako trener, jako prezes Bolesławii? No, to żadna tajemnica nie jest, że oczywiście marzę o tym, żeby wychować w Bolesławcu olimpijczyka. No, byliśmy już bardzo blisko, bo Patryk Pieczarka już bardzo blisko był tego, żeby na Igrzyskach Zimowych Olimpijskich wystartować. Także no, cały czas dążymy do tego, żeby również na letnich ktoś wystartował i jestem pewien, że to się zdarzy, ale myślę, że drugie takie moje marzenie, które wiem, że już jest bardzo blisko od wczoraj, że też jakby padła decyzja tego, że będzie w Bolesławcu wybudowany piękny, profesjonalny stadion 400-metrowy z halą, dlatego jestem już w trakcie kolejnego marzenia, także cudownie. Proszę Państwa, ja na początku spotkania z Państwem dzisiaj powiedziałam, że tych wszystkich wspaniałych moich rozmówców łączy słowo pasja i rozmowa z panem Bartoszem Grumanem jest na to najlepszym potwierdzeniem. Bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę, a Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania piosenki We Are The Champions, którą zaśpiewa Mikołaj Bielawski, a przy pianinie już zasiadła Hania Druzgała. Zapraszam Państwa. I've paid my dues.
time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had myself taking my face, but I come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. With it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I can see the red sands before the human race. And I go lose. We are the champions. Kategoria sport. Sonia Turzyniecka. Pani Sonia Turzyniecka to bardzo konsekwentna w swoich działaniach mistrzyni sportu. Od kilkunastu lat uprawia arm wrestling, siłowanie na rękę. Z roku na rok sięga po najwyższe trofea w tej dyscyplinie. Miniony rok był dla niej niezwykle udany. Zdobyła m.in. tytuł mistrzyni Polski czy mistrzyni Pucharu Świata osób niepełnosprawnych. Zdobywczyni medali na arenie krajowej i międzynarodowej w kategorii osób niepełnosprawnych oraz w kategoriach Masters. Rok 2016 zaczęła od wspaniałego występu na 16 Mistrzostwach Polski w Gdańsku. Sześciokrotnie stawała na podium krajowych mistrzostw, została mistrzynią Polski lewej ręki i wicemistrzynią Polski prawej ręki w kategorii osób niepełnosprawnych. Największy sukces osiągnęła podczas startu na 38 Mistrzostwach Świata w Bułgarii, gdzie zdobyła dwa brązowe medale w kategorii osób niepełnosprawnych plus 65 kg. Kategoria sport. Adam Goleński. 14-letni uczeń publicznego gimnazjum Zakonu PR-u w Bolesławcu, którego dyscypliną sportową jest tenis stołowy, reprezentant klubu LKS Odra Głoska. Adam Goleński ma za sobą wiele sukcesów, których najistotniejszymi są osiągnięcia uzyskane na Mistrzostwach Dolnego Śląska i Polski. W sezonie 2016-2017 Adam kwalifikuje się na trzeciej pozycji na Dolnym Śląsku, a w Polsce na 30 pozycji wśród 670 zawodników zgłoszonych w kategorii kadetów. Początek sezonu dla Adama jest bardzo udany. Dwa razy z rzędu udało mu się zakwalifikować do turniejów ogólnopolskich. Kategoria sport. Klaudia Peters. W 2016 roku przebojem wdarła się do czołówki polskich triatlonistek. Do jej głównych sukcesów należy wliczyć brązowy medal ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w triatlonie w Sławie,
srebrny medal Mistrzostw Polski w akwatlonie w Rumi, zdobycie Pucharu Polski w triatlonie w kategorii juniorek, czwarte miejsce w kategorii Open kobiet, drugie miejsce w Pucharze Czech w mieście Karlowe Wary, dziesiąte miejsce w Mistrzostwach Polski elity w suszu. Dobre starty zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Dwukrotnie wystartowała w Mistrzostwach Europy w triatlonie na Węgrzech, dziesiąte miejsce w półfinale i w Portugalii. Wielokrotnie stawała na podium w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kategoria sport. Mateusz Tofil. Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia. Trenuje od 4 lat, specjalizując się w skokach i biegach płotkarskich. Obecnie posiada pierwszą klasę sportową i jest objęty szkoleniem w kadrze narodowej Polski. W 2016 roku zdobył 9 punktów w systemie sportu młodzieżowego. Uczestnik Mistrzostw Europy i zdobywca 14 miejsca w skoku wzwyż w Tbilisi. Mistrz Polski w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych we Wrocławiu i Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu. Mistrz Dolnego Śląska w skoku wzwyż i w biegu na 60 metrów przez płotki w halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Jabłońcu oraz skoków zwyż podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w Bogatyni. Jest członkiem drużyny, która w 2016 roku startowała w drugiej lidze juniorów. Kategoria sport. Wojciech Karaban. Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia. Od 5 lat trenuje lekkoatletykę, specjalizując się w biegach na średnich dystansach, szczególnie z przeszkodami. Obecnie objęty jest szkoleniem kadry narodowej. W 2016 roku zdobył 13 punktów w systemie sportu młodzieżowego. Wojciech Karaban w sezonie 2016 zdobył 3 miejsce w biegu na 3000 metrów z przeszkodami na Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach, 3 miejsce w biegu na 3000 metrów z przeszkodami na Mistrzostwach Polski LZS w Zamościu, 1 miejsce w biegu na 1500 metrów na Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Bogatyni oraz 1 miejsce w biegu na 5000 metrów w przełajowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów we Wrocławiu. Jest uczestnikiem drużyny, która w minionym roku startowała w drugiej lidze juniorów. Kategoria sport. Dominika Kwaszcz. Zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia. Jej koronnymi konkurencjami lekkoatletycznymi są biegi płotkarskie i skoki, które trenuje od 6 lat. Objęta jest szkoleniem w kadrze narodowej Polski. Posiada pierwszą klasę sportową. W sezonie 2016 osiągnęła znaczące sukcesy. Finalistka Mistrzostw Europy w Tbilisi w skoku w dal i zdobywczyni 11 miejsca. Mistrzyni Polski w skoku w dal podczas halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Spale. Mistrzyni Polski w skoku w dal i w biegu na 100 metrów przez płotki podczas Mistrzostw Polski LZS w Zamościu. Mistrzyni Dolnego Śląska w skoku w dal w halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Jabłońcu oraz pierwsze miejsce w skoku w dal podczas Międzynarodowego Memoriału Franza Schustera. Jest uczestniczką drużyny, która w 2016 roku startowała w drugiej lidze juniorów. Kategoria sport. Rafał Bartosz Gruman. Pan Rafał Bartosz Gruman od 10 lat jest trenerem Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia. Zawodnicy z grupy pana Rafała Grumana w 2016 roku odnieśli znaczące sukcesy. Uczestniczyli w Mistrzostwach Europy oraz zdobywali tytuły mistrzów na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Dolnego Śląska i Mistrzostwach Makroregionu. Grupa pana Rafała Grumana zdobyła 27 punktów w systemie sportu dzieci i młodzieży, a dzięki zdobyciu tych punktów i miejsc gmina miejska Bolesławiec obecna jest w zestawieniach sportowych prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki i Dolnośląską Federację Sportu. Kategoria sport. Klub sportowy Husar Bolesławiec. Klub sportowy Husar Bolesławiec w sezonie 2016 wziął udział w rozgrywkach Pucharu Polski Seniorów Rugby 7, zostając srebrnym medalistą. W sezonie 2016 klub, biorąc udział w rozgrywkach ligowych, rozegrał 8 turniejów, podczas których zawodnicy klubu wielokrotnie byli nagradzani indywidualnymi nagrodami jako najlepsi zawodnicy poszczególnych turniejów. Klub Husar zorganizował 2 międzynarodowe turnieje rugby o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec, gdzie łączna liczba zawodników biorących udział przekroczyła 240 osób. W turniejach
turniejach udział wzięły drużyny z Polski, Niemiec i Czech. Klub ściśle współpracuje z niemieckimi klubami rugby oraz czeskim Rumburg Lions. W oparciu o tę współpracę zostały rozegrane Mistrzostwa Dolnego Śląska w rugby tak. W minionym sezonie klub powiększył się o 3 drużyny. Sekcja mini Żaka, Żaka oraz Młodzika. Jeden z wychowanków klubu sportowego Husar otrzymał powołanie do kadry Polski do lat 16, a trener Jakub Lisiewski został powołany na stanowisko drugiego trenera kadry narodowej w rugby 7 do lat 18 oraz trenera kadry wojewódzkiej. Kategoria sport. Klub kolarski Ekstra Bike Team Bolesławiec. Klub kolarski Ekstra Bike Team Bolesławiec istnieje od 2012 roku. Rok 2016 to rok bardzo bogaty w starty indywidualne i drużynowe. Starty bolesławieckiej drużyny to głównie dwa cykle wyścigów: Kaczmalek Electric MTB oraz Bike Marathon. Bike Marathon MTB to 12-etapowy amatorski wyścig MTB przyciągający tysiące amatorów kolarstwa MTB. Klasyfikacja generalna po 12 edycjach przyniosła wysokie miejsca zarówno drużynie, jak i poszczególnym zawodnikom. Po zakończeniu tegorocznego sezonu team liczy 48 zawodników, w tym 5 kolarzy szosowych. Klub od lat bierze czynny udział w organizacji ceramicznego Ekstra Bike Maratonu MTB w Bolesławcu, wyścigu kolarstwa MTB organizowanego przez Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica. Kategoria sport. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i kraju. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2016 roku było zdobycie 16 medali Mistrzostw Polski juniorów, juniorów młodszych i młodzików Polski LZS. Dwoje zawodników startowało na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych w Tbilisi. 57 zawodników i zawodniczek uzyskało klasy sportowe, w tym 6 drugą klasę i 2 pierwszą klasę sportową. Zdobyli 57 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 11 w Mistrzostwach Makroregionu. Klub został najlepszym klubem w kategorii młodzików w makroregionie. Zajął 3 miejsce wśród 27 sklasyfikowanych klubów na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wśród dolnośląskich klubów lekkoatletycznych i 165. miejsce w Polsce wśród 3372 sklasyfikowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki klubów sportowych. Lekkoatleci Bolesławi w 2016 roku potwierdzili również wysoki poziom sportowy w kategorii młodzika, gdzie po raz drugi z rzędu wygrali rywalizację na terenie makroregionu. Bolesławianie wygrali punktację drużynową, okazując się najlepszym spośród 36 dolnośląskich i lubuskich klubów, uzyskując 53 punkty w systemie sportu młodzieżowego. Drodzy Państwo, nagrody odbiorą pani Sonia Turzyniecka, pan Adam Goleński, pani Klaudia Peters, pan Mateusz Tofil, pan Wojciech Karaban, pani Dominika Kwaszcz, pan Rafał Bartosz Gruman, pan Jakub Lisiewski, pan Wojciech Bączek, pan Mariusz Lickiewicz, pani Małgorzata Markowska, pani Justyna Serafińska-Gruman. Zapraszam wszystkich nagrodzonych na scenę. Pan prezydent wręczy nagrody. Ponieważ jak Państwo widzicie, dużo pracy nas czeka, to ja poproszę przewodniczącego komisji, pana Łukasza Jaśwca, który jest współodpowiedzialny za te nagrody, bo kierował pracami przy wyborze tych, którzy dzisiaj na tej scenie otrzymują nagrody, a poza tym Łukasz też jest cenionym sportowcem, więc zna się na rzeczy. Mówi, że emerytowanym, ale to nigdy się nie staje emerytem. Dobrze, to ja będę czytał, może zaczniemy od... Pan Mateusz Tofil, zapraszam. I statuetkę. Gratulacje serdeczne. Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Karaban. Pani Dominika Kwaszcz. Gratulacje. Piękna statuetka. Pan Rafał Bartosz Gruman. Sportowy Husar Bolesławiec. Klub kolarski Extra Bike Team Bolesławiec. Gratulacje, gratuluję. Jak Państwo widzicie, nawet stroje promują nasze miasto. Mówię o koszulkach z herbem. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia. No i teraz mamy tutaj zespół ich troje, silna reprezentacja. Gratulacje i podziękowania. Szymon. Mówi, że się nazywa Szymon. Odważny na scenie. Serdecznie dziękujemy. Bolesławi. Sławi nasze miasto. No i tutaj często spotykana na scenie pani Klaudia Peters. Która to jest wyróżnienie? Drugie. Ale my się spotykaliśmy też przy innych okazjach. Wszystkiego najlepszego. Niech będzie, że pan, już pan. Pan Adam Goleński. Taki następca Łukasza. Pani Sonia Turzyniecka. Gratuluję, siłujemy się. Może nie dzisiaj. Serdecznie gratuluję. Króciutko, dobrze? Jeżeli już. Scenariusz jest bardzo napięty, chyba że wyjątkowo. Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo zaszczycona stając tutaj na tym miejscu i dziękuję ślicznie za wyróżnienie mnie. To na pewno doda mi jeszcze bardziej skrzydeł do promowania Bolesławca, powiatu bolesławieckiego na arenie międzynarodowej. Proszę Państwa, ja nie zdobywam medale dla siebie, ja zdobywam medale dla Was wszystkich, kochani. Ostatnio zasiliłam 5 fundacji, by fundacje te spieniężyły te medale dla osób potrzebujących i zachęcam wszystkich, również tutaj sportowców, żeby chociaż jeden medal swój przeznaczyły na cel charytatywny, bo czyjaś radość jest naszą radością. I jest takie powiedzenie, kochaj bliźniego jak siebie samego. I jeszcze bardzo pragnę podziękować panu Łukaszowi Jaścowi i mojemu trenerowi Ireneuszowi Górze, którzy przyczynili się do tak ogromów moich sukcesów na arenie międzynarodowej.
ostatnim moim sukcesem największym jest Puchar Świata i dzięki temu, że zdobyłam Puchar Świata, to Puchar Świata odbędzie się w Polsce, proszę Państwa. Zapraszam dzisiaj do Gdyni. Odbędzie się to w listopadzie. Jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. W Gdyni była już ekipa filmowa, teraz mogą pojechać kibice. Gratulujemy serdecznie wyróżnionym. Jesteście najlepsi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Ja tylko dodam, że klub kolarski Extra Bike Team Bolesławiec dziś po raz pierwszy prezentują swoje nowiutkie stroje. Mariusz Lickiewicz zdradził mi, że dziś przyjechały kurierem. Właśnie kurier przywiózł stroje na dzisiejszą galę. No i mają prezent dla pana prezydenta. Proszę, skądś znam ten wzór. A rozmiar będzie dobry? Jak się naciągnie. Jak się naciągnie. Ale one są elastyczne, te koszulki. Że może być za duży, także tak? Wymienią. Dobrze. Dziękujemy pięknie, gratulujemy wszystkim nagrodzonym za sport. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze wyróżnienia i kolejne dwie prezentacje. Wyróżnienia. Jolanta Izabela Anasiewicz. Pani Jolanta Anasiewicz niejednokrotnie reprezentowała Bolesławiec. W latach 90. zdobyła 3-krotnie złoty medal na Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym. W grudniu 2015 roku na zawodach w Łodzi została mistrzynią Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. Dzięki temu zwycięstwu w listopadzie 2016 roku brała udział w zawodach World Championship w Moskwie, gdzie również zdobyła złoto. Wyróżnienia. Waldemar Krzemiński. Przewodniczący klubu Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych. W 2016 roku zajął drugie miejsce na pierwszym, drugim i trzecim Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym w Gdańsku. Srebrny medal na indywidualnych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w Gdańsku. Piąte miejsce indywidualnie na 16. ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych w Żywcu. Trzecie miejsce drużynowo na międzynarodowym turnieju osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym o Puchar Miasta Łaźnie oraz trzecie miejsce drużynowo na międzynarodowym turnieju osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym w Dżonkowie. Zatem zapraszam nagrodzonych. Panią Jolantę Anasiewicz i pana Waldemara Krzemińskiego. Wyróżnionych, przepraszam, wyróżnionych, ale to też jest forma nagrody. Pani Jolanta Anasiewicz. Pan Waldemar Krzemiński. Dziękujemy pięknie, gratulujemy. Szanowni Państwo, wręczyliśmy 27 statuetek, w tym 6 nagród honorowych oraz 2 wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim laureatom. Dedykujemy Państwu ostatni utwór w wykonaniu uzdolnionej młodzieży z bolesławieckich szkół. Tytuł: Świat się nie kończy.
powiedziano znów koniec świata. Ludzie widzieli znaki na niebie, a ja z radością na koniec świata, na koniec świata biegnę do ciebie, do ciebie, do ciebie. Świata sens i przyczyna, dopóki kopia się dwoje ludzi, słońca na niebie Bóg nie ostudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość na twoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Duże brawa, proszę Państwa, zaśpiewali, zagrali dla Państwa. Eliza Sondaj, nie uciekajcie, nie uciekajcie, Was będę przedstawiać, chodźcie. Eliza Sondaj, Natalia Sikorzyńska, Kamila Nazin, Kuba Półćwiartek, Radek Kalamarz, można nagradzać brawami, Marcel Sas, Mikołaj Bielawski, Hanna Druzgała, Jakub Dziuba, Jan Dziuba i Szymon Kut. Proszę Państwa, nad całością występu artystycznego czuwali pani Małgorzata Janowska i Wojciech Szajwaj. Wojtek, wyjdź na scenę. Duże brawa, gratuluję. Proszę Państwa, przy realizacji dzisiejszej uroczystości wspierała nas telewizja regionalna TVT. Nad dźwiękiem czuwał Krzysiu Korczyński, światło Leszek Rzepka,
Dekoracja, ten piękny wiadukt. Nasi pracownicy wykonali. Proszę Państwa, dobiegamy już do końca. Dziękujemy pięknie, a wszystkich nagrodzonych zapraszam do wspólnego zdjęcia. Zapraszam wszystkich nagrodzonych na scenę, pana prezydenta, pana marszałka. Starosta może przyjść. Pan starosta. Wszyscy nagrodzeni, laureaci i ci, którzy otrzymywali dyplomy, zapraszamy tak. Na scenę. Jest taka już nie nowa, ale świecka tradycja, że robimy sobie wspólne zbiorowe zdjęcie. Pawice będą z nami? Tak, będą pawice. No to my dziękujemy pawicom szczególnie i pani prezes, która jest razem z nami, prezes Spółdzielni Rękodzieła. Dziękujemy bardzo. Ceramiki artystycznej. Pani prezes, panią prezes niedawno promowaliśmy Bolesławiec w Rzymie. Wielka wystawa firm ceramicznych bolesławieckich, wszystkich firm z Bolesławca i z okolic. Bo mamy jeszcze, panie prezydencie, małą niespodziankę. Ja wiem, wiem, ale zanim tak? ludzie Skąd? Wejdą, to trzeba trochę zabawiać. No, nie wiem, czy państwo wiecie, że po tym Rzymie zgłosiły się Instytuty Polskie z Madrytu i z Paryża i koniecznie chcą tę wystawę. Pani prezes nawet tego nie wie. Ale też mamy ofertę od Polonii z Palermo. I tak się zastanawiamy, czy pojechać do Palermo. Tak, pan sekretarz już podnosi rękę, znany miłośnik Sycylii. Śmiało zapraszamy wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych. Zapraszamy na scenę. Tak. Proszę się tutaj odsunąć troszeczkę z tej strony. Prosimy, jeszcze dochodzą laureaci. Sporo nas. Musimy się trochę ścisnąć, więksi do tyłu. Pawicom to tylko te czuby widać, także... Tak. Nasi honorowi laureaci tu do przodu z kwiatuszkami. Zapraszam, proszę Państwa, Krzysiu, mówię do mojego akustyka. Krzysiu, możemy już utwór zespołu Queen powoli włączyć. A ekipa z tyłu czeka na odliczanie. Ja dam sygnał, ustawiamy się do zdjęcia równiutko, można się uśmiechać. Proszę o utwór. Time after time. Poczekamy na refren i wszyscy zaśpiewamy. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. Uwaga, uwaga. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Dziękuję bardzo.